jest dobrze. I to jest, uważam, najważniejsza informacja, jaka dociera, bo tak jak pan prezydent wspomniał, różne były doniesienia prasowe, mówiono o wylewie, o stanie krytycznym, o wypadku samochodowym. No wiadomo, w takich sytuacjach, kiedy nie było z naszej strony managementu żadnej informacji, żadnego oficjalnego komunikatu, to takie plotki powstały. Nie był to absolutnie żaden wylew. Można powiedzieć, że był to bardzo rozległy krwotok krwi z przewodu pokarmowego do żołądka. O tyle niebezpieczne, że no ta krew nie wydostawała się na zewnątrz, nie było wiadomo, co się dzieje. Było niestety bezpośrednie zagrożenie życia Andrzeja, dlatego że Andrzej stracił bardzo dużo krwi. Trafił do szpitala w zasadzie w ostatnim momencie. Ale na szczęście wszystko się udało. Niestety Andrzej ma bardzo rzadką, ma grupę 0 RH+, która niestety z żadną inną, jak Państwo wiecie, się nie miesza. On może być dawcą dla wszystkich, a on musi przyjąć tylko i wyłącznie tą krew. W pewnym momencie w szpitalu była nawet taka sytuacja, że lekarze powiedzieli, że kończyła im się ta krew, mówi, jeśli nie będzie, będziemy podawać 0 RH-. I trudno, albo organizm to przyjmie i go uratujemy, albo po prostu będziemy mieli trupa w szpitalu. Na szczęście szybciutko poszła akcja poprzez internet, poprzez Facebooka, poprzez media. Tutaj tym wszystkim mediom serdecznie dziękujemy, bo pomogli uratować życie Andrzeja. Ta krew zaczęła spływać z całego kraju, z całej Polski. I muszę Państwu powiedzieć rzecz, z której Andrzej też jest bardzo dumny, że dzięki temu, że została przeprowadzona ta akcja, oprócz Andrzeja, jego życia, uratowaliśmy przez weekend kilkanaście istnień ludzkich, szczególnie z wypadków komunikacyjnych, bo nagle znalazła się ta krew, która była potrzebna, było jej w takiej wystarczającej ilości, że można było natychmiast tą krew wykorzystać i uratować ludziom życie. Już niedługo Andrzej stanie na scenie. Lekarze wczoraj powiedzieli, że myślą, że około 3 tygodni maksymalnie. Andrzej jeszcze około 2 tygodni pozostanie w szpitalu. Oczywiście Andrzej jest takim twardzielem, tak niesamowitym człowiekiem, że wczoraj chciał ze mną do domu jechać. I długo musiałem go przekonywać, że jednak musi w tym szpitalu zostać. A 22 września już dzisiaj pertraktuje koncert zespołu z Łebsy, więc wracamy normalnie do pracy. Mam nadzieję, że w tym czasie żadnych komplikacji, żadnych jakichś nieprzewidzianych sytuacji nie będzie. I tak jak planujemy, 22 września Andrzej ponownie stanie na scenie.